Mythic Bastion Land, mityczny Bastion Land, czyli nowa gra Chrisa McDowella. Opowiada ona o arturiańskich baśniowych rycerzach z domieszką takiego weird horror fantazy, dreamy Lake klimat, otwarty sandboxowy hexcrawl o przemierzaniu dziwnych krain. Cześć! Ee... Witamy was w kolejnym odcinku Opowiem Ci o odcinku, który jest odcinkiem z gościem. Tym gościem jest Bogumił z niesamowitych narracji. Cześć, witam cię serdecznie. Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Zaprosiłem Bogumiła, a raczej Bogumił sam zaproponował zaproszenie, co przyjąłem z entuzjazmem, żeby nam trochę opowiedzieć, no właśnie o Mytyk Bastionland Land systemie, który. Jest świeżynką i który niedawno się dopiero ufundował, który można już się z nim zapoznać w wersjach cyfrowych. Na wersję fizyczną trzeba jeszcze poczekać, ale na tym sobie wszystkim pewnie opowiemy właśnie przy okazji tego, tego materiału. No to co? Zacznijmy od pytania fundamentalnego. Dlaczego? W sensie, dlaczego chcesz opowiedzieć o my, tych Coś ci musiało zajarać, coś się musiało zaciekawić, tak. musisz mieć jakieś fajne doświadczenia. O co chodzi, dlaczego ten system? No, powiem tobie, że ta gra, kiedy wyszła, kiedy się z nią zapoznałem, to dość szybko wywindowała się gdzieś w okolice mojej absolutnej topki gier. Jestem faktycznie projektem zajerany. Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobrze napisana i bardzo fajnie sklejona gra. No, jest oparta na e, Into Diod w sensie Into Diod było poprzednio gro autora. Z tego bierze się przecież marka Mark of the Diod, na której to na przykład hula e, dobrożutowa epopeja. I, tak jest. i ja, no, ja jestem generalnie fanem tego, jak McDowell designuje swoje gry. Ja nie jestem jakimś takim super fanem tego ultra minimalistycznego, wiesz, bare Bones into diod, ale uważam, że jest on fantastyczną, taką bazą do wyjścia, zwłaszcza ten cudowny rzut na obrażenia, który omija rzut na trafienie. Swoją drogą miałem taką rozkminę co do tego, że tak naprawdę wiesz, w dowolnym systemie, w którym masz rzut na trafienie, potem masz jeszcze rzut na obrażenia. I nawet jak trafisz tego wodza orku, a potem na swojej wspaniałe K-12 obrażeń rzucisz jeden, no to efektywnie to jest trochę tak, jakbyś go nie trafił. Więc w Mythic Bastionland też możesz mieć coś takiego, że bierzesz zamach swoim długim mieczem, jako ten rycerz i na swojej K-12 rzucasz jeden. I Co wchodzi w tą gardę, o której za moment i w zasadzie nic się nie, nic się nie dzieje. Poza tym ja kocham Dżidż, ja generalnie kocham dzicz i uwielbiam Hexcrawle o wiele bardziej niż dungeon crawl. I dlatego no, takie, to ja na przykład takie Into the odd, które głównie miało tam w podręczniku ten gigantyczny, gigantyczny półżywy loch, ja prowadziłem w zasadzie jako Hexcrawle, bo się jerałem tą podróżą przez dzicz. I Mythic Bastion to jest dokładnie to, czyli to jest Hexcrawle. I ostatnia rzecz to jest to, że, że, że ja nie lubię wanila fantazy. W sensie nie za bardzo. Nie darzę tego jakoś nienawiścią, ale jest mi raczej obojętne. A Mythic Bastionland daje bardzo, bardzo ciekawy spin na takie mity około okołoartujańskie, co się wczesno-średniowiecznym. Nie są mity arturiańskie, one są blisko, są inspirowane tymi folklorem brytyjskim. I, I dodatkowo jeszcze McDowell to udziwnia. Udziwnia tym swoim, szprycuje to tym swoim weird horrorem, co jest absolutnie cudowne. Ewolucja designu to jest taka ewolucja designu McDowella po prostu. Te, też mam takie wrażenie, będę cię zresztą pytał o szczegóły, to powiedz mi jeszcze coś, co też mnie super ciekawi i potencjalnie widzów pewnie też. Czy już grałeś? Na przykład ja się trochę jaram, ale jeszcze nie grałem. Czy już grałeś? Nie będę ci jeszcze pytał, jak, bo to on wyjdzie w praniu, ale czy. Tak. Gram, gram obecnie dwie kampanie, obie na jeszcze relatywnie wczesnym etapie, plus prowadziłem go kilka razy w formie jednostrzałów. Więc super. Tak. super. Czyli masz już doświadczenia, doświadczenia własne, no to, no to super, słuchaj, to, to cofnijmy się o krok jeszcze do takiego jakiegoś kontekstu i, i garści info, które już część padło, że Chris McDowell, że Intudiot, kto wie ten wie, kto nie wie ten co może z Googlea nie będziemy wchodzić tak głęboko w szczegóły, ale coś jeszcze powiedz o takich fundamentalnych rzeczach, które warto wiedzieć, na przykład czy ta gra wyszła w jakiej formie, jeśli nie to jak wyjdzie, mm. I tak dalej, i tak dalej. Trochę faktografii suchej, nie za długiej. Y w tym sensie to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo McDowell, znany ze, swojej, ze, swojej, ze swojego ultra minimalistycznego podejścia, musiał się z Mythic Bastion trochę tłumaczyć, bo, bo ta gra zawiera trochę więcej procedur i trochę bardziej umechanizowaną walkę. No bo McDowell stał przed trudnym zadaniem, bo chce mieć minimalistyczną, mega szybką grę opartą w dużej mierze na pozycjonowaniu fikcyjnym, ale tym razem gracze są rycerzami, więc trochę byłoby głupio gdyby byle chłop z pałką jednym ciosem takiego rycerza powalił. Więc no, to jest taki mariaż, maria, mariaż filozofii into Jot z nieco bardziej umechanizowaną walką i większą ilością procedur. No McDowell chciał zrobić um, chciał zrobić crawla, więc zrobił tam historię krążą, że łaził ze swoim partnerem Polasa kiedy była pandemia i po prostu um, tak to tak to powstało. Teoretycznie Mythic Bastionland jest powiązany tematycznie, dzieje się w przeszłości IntuDiot i jego innej gry Electric Bastionlandu, ale zupełnie nie trzeba znać tych gier, żeby się dobrze bawić, tam są jakieś drobne, drobne smaczki. A ciekawostka jest taka, że Mythic Bastionland miał się nazywać Primaeval. Bastion Land, ale ludzie się pytali, gdzie są dinozaury, nie wiem Okej, okay, tak, jak, tak jak jak czuję się, to jak się wpisze Primeval, jest jakiś serial był na Apple czy coś, Primeval o nastolatkach uciekających przed dinozaurami bodajże, ale jest, jest coś w tym słowie, co się kojarzy, nawet jeśli nie z dinozaurami to z jaskiniowcami, tak, przynajmniej tak, tak, tak. więc, więc, więc kumam, kumam, tą, kumam tą zmianę i kumam tą decyzję, no dobra z tego co też wiem, to gra się na, wiem, bo wsparłem Wyszedł Kickstarter, Kickstarter się udał, czego A się jest. można było spodziewać, bo Magdałel ma już nazwisko i, i, i pewną opinię, która za nim już idzie, nawet jeśli nie jest jakimś masowo znanym twórcą, to, to, to jest takim trochę klasykiem Indii, więc, więc się zebrało i chyba będzie jakoś wysyłka jeszcze w tym roku. Tak, ma być w sierpniu teoretycznie książek fizycznych, no ale pdf -y, ci, którzy wsparli pdf -y już mają. One chyba po brakiem jakichś niektórych ilustracji są już całkowicie, całkowicie grywalne, więc, więc noga jest świeżutka, ale już istnieje i można się z nią e, zapoznawać. No tak to jest. dobra, to jeszcze idźmy w ten kontekst. Wiemy już, że mamy vibe arturiański połączony z jakimś specyficznym rodzajem Mitów, rycerskości. Powiedz trochę więcej o tym, o co chodzi w ogóle w tej grze, kim się w niej gra, co się w niej robi, poza tym, że łazi się po heksach, po co się po tych heksach łazi, i tak mm -hmm. dalej. Zarysuj jakiś wiesz, szerszy kontekst e, widzom. Ale jeszcze nie pod kątem produktu, tylko pod kątem idei. No, pod kątem Tak, tak, tak. No, a takie produktowe rzeczy to sobie pewnie na końcu mówimy, tak. czy to ładne czy się dobrze czyta. Na razie, właśnie idea jakby. Co, co, to jest, co to jest za gra, co się w niej robi? Tak. No więc w tej grze mistrz gry przygotowuje heksową krainę, e, głównie dzicz, twierdzę rycerzy i tam inne rzeczy, o których będziemy sobie mówić, a potem gracze są w to wpuszczani i gracze wcielają się w rycerzy. Zazwyczaj tych młodych, błędnych rycerzy, którzy jeszcze muszą się sprawdzić, a nie tych doświadczonych e, jakichś tam rycerzy dworskich, chociaż teoretycznie można i tak i tak. I rycerze bez oczywiście żadnej fabuły wkraczają do tych krain po to, żeby mierzyć się z mitami. O mitach będę gadał potem, bo to jest naprawdę coś, gdzie też chętnie usłyszałbym Twój feedback, bo one są bardzo ciekawie napisane są dziwnym mariażem zdarzeń losowych i łuków narracyjnych. I, i, I rycerze oprócz tego, że mają mierzyć się z tymi mitami, doświadczać ich jakkolwiek, to jest powiedziane tak, żeby nie było napisane, że rozwiązywać je, bo to by zakładało jeden sposób rozwiązywania tychże mitów, a McDowell nie chciał, żeby to były questy, bo rycerze śnią o mieście. Miasto tytułowy mityczny Bastionland, miasto ze snów, miasto, o którym śni każdy rycerz i każdy chce stać się godnym tego, by wyruszyć na tak zwane The Impossible City Quest, niemożliwe zadanie odnalezienia miasta ze snów. Żeby stać się godnym tego zadania, trzeba nabijać sobie chwałę, a chwałę nabija się poprzez branie udziału, chyba tak to się nazywa w podręczniku, w mitach, ale też poprzez turnieje, bitwy i tego rodzaju rzeczy. Więc to jest taki core. Każdy rycerz w ogóle przysięgał, przy czym o, to jest bardzo ważne. Duży problem, jaki miałem, kiedy pitchowałem tę grę moim ekipom, był taki, że e, rycerze to takie ograniczające, co nie mają tylko chodzić. Nie wiem, sławić bogów i robić praworządny dobry, no, w skrócie. E, no nie, to zupełnie tak nie działa. E, nie działa to z uwagi na to, że, że dedeki sprawiły, że ludzie tak myślą. Ten archetyp rycerza, paladyna, który wszyscy mamy, w, przynajmniej w tej wydaje się w tej cywilizacji zachodniej, no nie to są tacy baśniowi, dziwni, awanturniczy rycerze, którzy są tak samo czasem pokręceni jak reszta tej krainy, bo kiedy będziemy mówić o archetypach, to mamy koło tygrysiego rycerza i meteorytowego rycerza, mamy wisielczego rycerza, gulowego rycerza, prawdziwego rycerza czy mchowego rycerza, więc to są dziwne archetypy baśniowych rycerzy, którzy często sami muszą podejmować jakieś tam swoje wybory i szukać własnej jakiejś etyki moralności, przy czym statusowo są rycerzami. Na przykład, gry nie interesują za bardzo pieniądze. Jest trochę takie założenie, że rycerze zazwyczaj mogły się spodziewać, że kiedy wejdą do gospody i poproszą o spanie, to po prostu je dostaną. I ostatnia rzecz z tego punktu, no to jest te, są te trzy guidelinesy. Czyli tam widzące, o których za chwilę takie oracles, tacy merlinowie tego świata powiedzmy, powie powiedzieli, że macie podróżować jako kompania to jest taki sposób, żeby zarysować drużynę rycerzy i macie czcić wiedzących, of course e, mierzyć się z mitami, poszukiwać mitów i bronić krainę, no? ale to nie jest kazus, nie wiem, jedynego pierścienia, że gracie ukarzy, jeżeli zrobisz coś niemoralnego albo e, coś się wysypie, jeżeli zrobisz coś złego, absolutnie nie, to są guidelinesy, żeby w razie czego było wiadomo, co mamy robić Jasne tak bym to. Okej, okay. jakoś podsumowując to, mamy po prostu sandbox, magiczną krainę, którą sobie tam nasz y, mizgry tworzy, y, którą zaludniają mity. Ja o to będę chciał dopytać, bo to jest taka rzecz, która... Mam wrażenie, że ciągle z czytania, które robiłem jakiś czas temu, nie byłem w stanie do końca uchwycić o co w tym chodzi, więc to, ale to parkuję to na razie, o to na pewno będę cię pytał. Mhm. Ale jakby żyją w niej, żyją w niej mity i rycerze przemierzają te mity, stosując się według stosując się do pewnego specyficznego kodeksu rycerskiego, który trochę jest jak te kodeksy z naszego świata, a trochę nie. Ehm. Trochę jest, jest jednak czymś innym, bo się skupia na tej metafizyce tego świata, specyficznej, jednak i dość oryginalnej, wydaje mi się. I rozumiem, że gra polega przede wszystkim na tym, że gracze sobie tą krainę przemierzają, sami szukając w niej tych mitów i mierząc się z nimi, a potem z konsekwencjami własnych działań, żeby zdobywać chwałę, żeby która to chwała. Miasto. Jasne, mhm. jasne, no brzmi to jak całkiem, całkiem spoko, spoko, lub też miałem taką rozminę z tymi rycerzami na początku, że rycerze, mhm. ale, ale tu jest gdzieś też cienka linia, też, też później będę cię o to pytał, jak będziemy sobie jakieś szczegóły wchodzić, bo to jest trudne, żeby to jednocześnie właśnie nie byli typowi rycerze, żeby nie trzeba było grać samymi lancelotami, ale z drugiej strony, żeby to nadal byli rycerze, a żeby to nie był jednak pretekst, nie? E, mm -hmm. Więc to, 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 to nie jest łatwe zadanie, kiedy sobie o tym pomyślimy, z takiej perspektywy, i, 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 i napisania zasad gry, i też wymyślenia, wymyślenia settingu. No, okej, okay, brzmi to wszystko interesująco, brzmi to wszystko dość oryginalnie, w sensie. W taki sposób oryginalnie, ale nie, 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 nie z dupy. To znaczy, że to nie jest takie, że ktoś połączył cztery rzeczy, gązo i mówi, że po, pobił rekord oryginalności. Mm -hmm. tylko, że odwołuje się to gdzieś do kliż, mamy się o co zaczepić, mamy jakieś wyobrażenia, z którymi ta gra flirtuje aktywnie, przynajmniej w jakimś premisie wyglądzie, a jednocześnie ma to jakiś rys świeżości, oryginalności, więc startowo jestem, jestem zaintrygowany e, i, i zaciekawiony. Więc dobrze, skoro mamy za sobą te, 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 te całkowicie, te całkowicie podstawowe, podstawowe pytania, podstawowe kwestie, to, to zejdźmy głębiej. Zejdźmy głębiej i pogadajmy sobie o różnych rzeczach, które gdzieś, tam, które gdzieś tam krążą. No i co, zaczniemy od publicystycznego pytania, typu miejmy to z głowy tej grze się zarzuca, że właśnie to już o czym wcześniej mówiłeś, że McDowell zdradził ideały sierpnia i dodał crunch do walki I, i czy to w ogóle jeszcze, czy to tak wolno i czy się godzi Ojej. i czy dalej to jest fajne czy to jest dalej into the odd, więc miejmy to z głowy, popowiedz powiedz mi, czy to jeszcze jest into the odd, czy ideały sierpnia zostały zdradzone i czy ta walka jest spoko. No dla mnie jest to najlepsza walka, jaką widziałem w grach RPG w ogóle. Chyba się tylko tłuczę z Ironswornem. Bardzo lubię walkę z Ironsworna. Lubię być w tej pozycji wycofanej atakującej to, że możesz tam, wiesz, próbować skończyć walkę, kiedy nabijesz odpowiednią ilość e, tych punktów. Tak, tak, walka, walka w Mythic Bastionant jest bardzo, bardzo brutalna, szybka ale równocześnie daje sporo możliwości taktycznych. Nie wiem, czy już wchodzić w jakieś takie drobniejsze szczegóły, ogólniejsze szczegóły tej walki. Dawaj, powiedz, powiedz, czym ona się różni od klasycznej walki w Intudio, co ją czyni, co sprawia, że czujesz się rycerzem i czy to działa? Fits i gambits. To najpierw powiedzmy o fits. Więc każdy rycerz, w tym lore, więc to jest też ciekawe, że tylko rycerze znają te fits, z drobnymi wyjątkami, więc tylko gracze mogą je robić, plus rycerze, którzy zaludniają kraj na gry e, I te fits to są takie, powiedziałbym, atuty rycerskie, i są tylko trzy, i każdy rycerz ma do nich dostęp. E, może nie, krok do tyłu. W ogóle dla osób, które nie znają tego konceptu: e, gra ma tylko kości obrażeń. Twój miecz zadaje K6, dodatkowo masz jeszcze sztylet, który zadaje K4. W momencie, kiedy przeciwnika atakujesz, rzucasz tymi kośćmi, i najwyższy wynik, który wyrzuciłeś, są to obrażenia, które zadajesz swojemu przeciwnikowi. I McDowell wziął hapeki, znane z innych gier, i tutaj wreszcie zmienił ich nazwę, bo to nie są hapeki. I w Mythic Bashonet nazywają się one gardą. I obrażenia, które zadaje postać, najpierw wchodzą w tą gardę. że to zostało wreszcie zmienione. Oj, tak, Jezu. Już polski kern miał ochronę przed obrażeniami, które ma więcej sensu. I. Do, póki póki punkty obrażeń wchodzą w gardę, to znaczy to, co sobie wymyślisz. Miecz zatrzymuje się na Twojej tarczy, miecz zatrzymuje się na Twojej zbroi, albo ciosu unikasz, nieważne, no ale the guard is down, tak? Czyli garda może opaść. I jeżeli garda opadnie, no to obrażenia wchodzą w Twój wigor, jeden z trzech współczynników Mythic Bastionand, który odpowiada za Twoją siłę, ciało i zdrowotność i te wszystkie inne rzeczy. No i wtedy obrywasz nie chcesz oberwać dokładnie tak, żeby garda ci zeszła do zera, bo wtedy dostajesz bliznę, czyli Magdawel kradnie skar, na który ukradł z eee, i nie chcesz stracić ponad połowy swoich punktów wigoru za jednym ciosem, bo wtedy jesteś śmiertelnie ranny. A jeżeli twoje punkty wigoru spadną do zera, to jesteś jak to pięknie mówi podręcznik slain, zarżnięty tudzież ubity po prostu. I to jest coś, co jest bazą mechaniki. Tak samo było w Into the Yod. Mythic Bashland wprowadza do tego dwie zmiany. Wprowadza feats, czyli te atuty rycerskie. Rycerz może przed rzutem zadeklarować, że chce wykonać smite. Jakoś taki mocny zamach, zamaszysty cios czy coś. Do swojego rzutu, do swojej puli kości obrażeń dodaje K12. Już po rzucie w trakcie walki może użyć. Fokus skupienia, ażeby wykonać Gambit bez użycia kości, o Gambitach za chwilę, i wreszcie może zrobić Deny. I Deny wykonuje się potencjalnie po rzucie na obrażenia przeciwnika. I Deny jest potężne, bo Deny pozwala zanulować najwyższą kość obrażeń przeciwnika. A koszt użycia atutów rycerskich jest następujący. I tu wchodzi taktyka. Bo każdy rycerz może używać tych fitsów jak chce, ale po każdorazowym wykorzystaniu danego atutu trzeba zdać sejwa na dany atrybut, na dany współczynnik, na vigor, klarowność i siłę ducha. Vigor, clarity i spirit, które zastępują klasyczną siłę, zręczność i e, siłę woli. E, I jeżeli zdamy ten test no to możemy używać Fitsu w kolejnych rundach walki, ale jeżeli nie zdamy, to jesteśmy sfatygowani i do końca walki nie jesteśmy już w stanie użyć żadnego Fitsa. Czyli jeżeli stoimy naprzeciwko na tego gigantycznego czarnego rycerza w skrzydlatym hełmie z toporem, to pytanie, czy chcemy na pewno robić smite w pierwszej rundzie, wiedząc, że mamy małą szansę zdania sejwa, bo potem jak rycerz pieprznie nas dwoma k 12 może nas zabić na miejscu. Dosłownie może nas zabić na miejscu. Drugim elementem, żeby nie wchodzić za głęboko, czyli tutaj już wchodzi taktyka. Można sobie nawzajem anulować te kości, czyli mój towarzysz, jeżeli walczy koło innego rycerza, może zrobić deny na ciosie, który nie jest wymierzony w niego, tylko w jego kompana na przykład. Nie? Tego typu rzeczy można kombinować. Ale wreszcie musimy dojść do, do gambitów i kiedy bierzesz tą pulę kości, zazwyczaj ma się więcej niż jedną. Każdy walczy mieczem, który ma K6, sztyletem, który ma K4, a jeszcze może być na koniu, który ma K6. Więc zazwyczaj w tej puli wypadnie, wypadnie kilka różnych wyników i z tego co wiem, to Mythic y, Intudiot i Electric Bastionant mówili, no trudno, liczyć się tylko najwyższa kość. W Mythic Bastionant każda kość, na której wypadło 4 lub więcej, może być wydana, aby przeprowadzić gambit. Czyli dodatkowy manewr w walce. I te manewry to jest wszystko, design jest otwarty, czyli wszystko, co gracz sobie wymyśli, wszystko, co zostanie przedyskutowane przy stole. Klasyczne rzeczy to poruszenie się, nawet jeżeli nie możesz już się poruszyć, próba wyrwania broni przeciwnikowi, próba uzyskania jakiejś przewagi taktycznej, czy coś w tym rodzaju, albo po prostu podbicie obrażeń. Więc Zatrzymując się już tutaj, żeby nie spędzić tutaj za dużo czasu. W moim doświadczeniu rozegraliśmy już kilka potyczek. Wszystkie były ultra, ultra szybkie, ultra brutalne. W trakcie walki gracze bardzo szybko tą taktykę byli w stanie załapać i kombinować mocno, co zrobić, w jakiej konfiguracji itd. I sprawdza się fantastycznie dodawania tego filu, do tego poczucia bycia, bycia rycerzem. Bo jak walniesz z dodatkową K12 i równocześnie zadajesz potężne obrażenia przeciwnikowi, uszkadzasz mu pancerz i jeszcze dodatkowo unieruchamiasz go, jest to naprawdę fantastyczne. A brak rzutów na trafienia, nie? tylko te tylko rzuty na obrażenia sprawia, że to i tak jest ultra niebezpieczne. Bo gardy masz zazwyczaj 4, 6, współczynnika 10, 12. Więc nawet jeden kiepski rzut. Albo jakiś błąd taktyczny e, może się skończyć e, no, natychmiastową śmiercią naszego rycerza, Nie albo się. co najmniej śmiertelną jego raną. To brzmi to spoko, brzmi to fajnie, brzmi to jak dodanie y, jakichś takich suwaków, które pozwalają tą walkę trochę rozmaicić y, i tematycznie podbić, a jednocześnie nie ma, nie ma tego dużo. Dobra, y, to zostawmy na razie. Tak sk skaczę po tematach, ale lubię w tych, y, w tych y, opowiadackich filmikach y, tak przeskakiwać. Ym, żeby, żeby nie wpaść w jakąś króliczą, króliczą norę, to będę Cię teraz pytał o kilka rzeczy związanych na styku log i rozgrywki, bo one się tu przepływają, które mnie ciekawią. Po pierwsze powiedzmy sobie trochę o tworzeniu postaci nie tyle technicznie, co no właśnie, bo ja się zastanawiam, okej okay, rycerze, jak on będzie różnicował tych rycerzy, Aha. no i tutaj jest e, gra, e, jest. Po, e, Magdael podszedł do tego tak na, na grubo, mam wrażenie, i, i dość tak. interesująco. Powiedz mi, e, powiedz o tych klasach to, o, o tych rodzajach rycerzy, bo to tak chyba trzeba nazwać, jakimś czymś pomiędzy playbookiem. Profesją, a klasą, a Bóg wie jeszcze czym. Opowiedz o tym kil kilka słów. Bo tak, to jest ciężko, ciekawe. Czy tylko powiedzieć, bo ich jest za dużo, żeby nazwać się archetypami. Na pewno nie są klasami postaci, są jakimś takim, nie wiem, bardzo, bardzo wyraźnym kolorem do, z dołączonym quirkiem. Czyli tak jak mówię, nie ma absolutnie problemu, że będziemy mieli dwóch rycerzy takich samych. Jest to w zasadzie niemożliwe. Ich określa ich nazwa. I to może się wydać nazwa to nazwa. No nie, bo to jest napisane w ten specyficzny, bardzo oszczędny, e, Magdałowy sposób, i wszystko, co znajduje się na jednej karcie, która opisuje danego rycerza, jest istotne. Grafika. Komunikuje bardzo dużo. O szacie graficznej może zdążyłem powiedzieć. Broń zawsze jest jakaś specyficzna. Każdy rycerz ma swoją dziwną umiejętność. Otworzyłem sobie mchowego rycerza, który ma zdolność, która nazywa się mchowy język. Może gadać ze starymi kamieniami i starymi drzewami. Jego ciało pokrywają tatuaże. Ma koszulkę kolczą, w którą wpleciony jest mech. I ma pale steed, czyli. Bladego rumaka, cokolwiek to by znaczyło. Więc tego typu rodzynki Magdawell wrzuca do każdego rycerza specyficzne i to podsumowuje tak naprawdę postać. Rzucamy 3, 2, 3 razy 3 k Nie, tutaj się rzuca coś innego. Chyba K6 plus K12 na nasze cnoty. Notujemy ekwipunek e, i notujemy gardę, koniec. Cnoty, żeby uściślić cnoty, to są tutaj po prostu atrybuty, nie? W sensie... Tak, współczynniki. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Czyli gra się nie boi dziwności już na wczesnym etapie, no bo tam można wylosować sobie bardzo dziwnego tego rycerza. I na początku nie jest łatwo, mam wrażenie, że może nie być łatwo owinąć głowę wokół tego, kim ja w ogóle gram. Nie? Co to znaczy mchowy rycerz, tak. co to znaczy ty grysi rycerz, nie? Tak. To, to nie jest tak, że to nie jest tam wytłumaczone. Ja sobie przeglądałem takie typy, ale jest to niewątpliwie warto powiedzieć, że jeżeli ktoś ma. Yy, niską odporność na dziwność, taką dziwność na start, z którą trzeba się uporać szybko, jeszcze nie wiedząc wiele o settingu yy, i szybko się gdzieś odnaleźć w pewnym, w pewnym dziwnym układzie, prawda, w, gdzieś w świecie dość dziwnych konceptów, no to tutaj tak. ten próg wejścia może być relatywnie wysoki. Tak, ja uważam, w w ogóle, się tego że tego nie boi. Jest, nie? On uważam, że jest wysoki nie tylko dlatego, będziemy potem gadali o samym designie gry, jeszcze o ty, głównie o tych mitach, bo. Bo to jest naprawdę specyficzny rodzaj rozgrywki i wymaga dużego przestawienia się na pewne rzeczy. Ale tak samo jest przez tą szczególną oszczędność językową, językową Magdaela. Rzeczy, które wynikają z grania konkretnym rycerzem, czasem trzeba czytać między wierszami. Drobny tekst gdzieś umieszczony jest kolorem, ale możesz się prześliznąć po nim wzrokiem. Kiedy sobie tak przejrzysz danego rycerza, to masz takie, nie rozumiem. Nie? To hmm. jest trochę ten kazus, że nie wiem, jakbyś miał w innej grze opis wieży nekromanty, gdzie jest nekromanta i są szkielety, i jest kamień, który umożliwia nekromancie kontrolę nad tymi szkieletami. No to w normalnym opisie pomieszczenia czy coś miałby coś takiego. No McDowell by to napisał: Wieża, szkielety, nekromanta na górze, kamień w piwnicy. Słuchają się tam. go, nie umarli. Koniec, nie? I to jakby twoim zadaniem jest połączyć te kropki, no bo tak. nie wiem. To, to jest, To jest. To przewija się to przez całą moją przygodę z Mythic Bastion Landem, przywyknięcie do tego dziwnego, oszczędnego języka Magdawella. No. Tak, on ma też obsesję wymieniania wszystkiego w trzech punktach. To zresztą przyznaję na blogu. Tak, tak. tak. E, jakąś taką, on ma sporo takich idiosynkracji, też jakichś kognitywnych, mam wrażenie. Bardzo dużo, jest specyficzny. Dobra, ale to tych rycerzy w ogóle tak, no, ich jest, tak, tak, z tego zryknąłem, 70-72. Tak. typów nie powinno wam <tuszynk> zabraknąć. Nie. Powiem, powiem, powiem tyle. Dobra, to mamy już rycerzy. To powiedz mi o pierwszej rzeczy, jeszcze trochę mniej dla mnie dziwnej, ale już dziwnej, zanim przejdziemy do mitów. Dla mnie rzeczy super dziwnej, czyli kim są ci widzący? Bo oni odpowiadają za jakiś taki czynnik magiczno-metafizyczny, mam wrażenie, i tak. są ważnym elementem settingu, więc powiedz o nich trochę. Co, 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 o co chodzi z widzącymi? Tak. No to są najważniejsze. najważniejsza. Nie wiadomo, czym oni są. Najważniejsze postacie istniejące w naszych krainach, w każdym krainie jest ich tam pomiędzy 4 a 5. W ogóle bardzo szybko będę chciał powiedzieć o procedurze tworzenia tej heksowej mapy i kilku procedurach, ale y, widzący, pierwsze skojarzenie takie bardzo powierzchowne to jest odpowiednik Merlina, czyli rycerze raczej nie rzucają zaklęć, nie ma mag magowych rycerzy, chociaż ich zdolności często przypominają magię, y, a nawet nie są. Dodatkowo są takimi oraklami, wyroczniami. Moje pierwsze skojarzenie, jak ich, zacząłem ich czytać, bo ich też jest 72. Nie? Mythic Bastion to jest gra i toolbox, ale tak jak wiele serowych rzeczy, ona tworzy setting poprzez danie masy kontentu w konkretnym klimacie. I, i, I to jest. I moje pierwsze skojarzenie to była, nie wiem, czy widziałeś kiedyś 300. Ten film Snydera. Tak, tak. Tam była ta, ta wyrocznia, która dziwne rzeczy śpiewała, do której modlili się obleś, jakieś obleśne kreatury i tak dalej, tak dalej. A McDowell ostatnio w wywiadzie powiedział, że kiedy wymyślił widzących, to chciał, żeby oni byli maksymalnie dziwni, bardzo trudni w obyciu, ale równocześnie, żeby zachęcić rycerzy do ich do odwiedzin, no to widzący to są. Te wyrocznie, które wiedzą wszystko, widzą przeszłość, przyszłość, teraźniejszość i widzą wszystko w mitach. Okay. E, ale to, jak oni są dziwni, to przechodzi ludzkie pojęcie. E, obok, nie wiem, jednego z moich ulubionych, namalowany widzący, który pojawia się tylko jako takie pojawiające się rysunki na ścianach i pokazuje jakieś wizje w ten sposób, przez jakiegoś, nie wiem, widzącego, jak on się tam nazywa tego widzący. Jakiś tam ślepy widzący, jakaś długa postać z złotym niedwabiem zakrywającym twarz, która chce, żebyś zabił wszystkich innych widzących, bo myśli, że ją podglądają, aż po mojego faworyta, czyli <grybujesz> wrzeszczącego widzącego. I tak jak w podręczniku, każdy widzący opisany jest trzema, oczywiście, podpunktami. Pierwszy to jest jak wygląda mniej więcej, jaki jest jego klimat, drugi czego chce, trzeci jak może pomóc. No więc kiedy zobaczymy sobie opis wrzeszczącego widzącego, to pierwszy punkt jest napisany w ten sposób, drugi to jest, a trzeci brzmi jest absolutnie bezużyteczny, ale od czasu do czasu pisze jakieś prorocze bzdety, jeżeli się go zostawi na chwilę samego, nie? Więc y, to jest poziom okay. weirdness i jakiegoś takiego quirky y, humoru i horroru, wręcz takiego powiedziałbym body horroru, na jaki Magda sobie, sobie pozwala tworząc tych, tych widzących. Okay, ale czy oni mają jakąś agendę? Bo ci rycerze w jakimś sensie mają ich czcić, nie? Tak. Czy oni mają jakąś agendę? Czy ten A, świat tak. ma jakiś sens, do którego czy ci widzący. Dlaczego oni są czcigodni z perspektywy tych rycerzy? Nie? O, to, to mnie ciekawi, jaka tam za tym stoi jakaś idea. Aha. wiemy z podręcznika, że oni pasują rycerzy. Oni wiedzą, kiedy rycerz jest godny tego, żeby rycerzować, i wiedzą, kiedy rycerz jest godny City Quest. Więc to oni ci mówią, możesz iść na City Questa. E, poza tym podręcznik nie wchodzi w jakąś ich relację między, na przykład między nimi, a między władcami krain. To są tacy naprawdę te dziwne istoty w tym świecie. E, a każdy ma swoją. Jeden chce, okay. żebyśmy zabili wszystko, co żyje, ponieważ jest martwym widzącym i się rozkłada cały czas. W sensie decompose, ale nie może się do końca rozłożyć, bo jeszcze żyją rzeczy. Okay. Ale idea jest taka, że oprócz tego, że wiedzą wszystko o wszystkim zawsze, ale są celowo irytujący i frustrujący, żeby z nimi rozmawiać, no to oni zawsze mają informacje o tak, bo Mythic bastionant robi, du robi dużą rzecz z tego, że rycerze potrzebują informacji. Gdzie iść, co zrobić, kogo zapytać. I widzące są świetnym źródłem informacji, jeżeli już z nich jakieś uda się wyciągnąć. Plus, jeżeli dostajesz guidance, jakieś wskazówkę od widzącego, no, to twój współczynnik klarowności umysłu rośnie do maksa. Bo to jest ciekawa też różnica względem intu W intu diod, jeżeli oberwałeś swoją siłę tam na skutek obrażeń, to musiałbyś przez tydzień siedzieć gdzieś, żeby ten współczynnik wrócił ci do twojej bazowej wartości. W mythic bastionland te współczynniki rosną i spadają o wiele częściej. Te, te zmiany są o wiele częstsze. W związku z czym warto czasem odwiedzić widzącego, choćby po to, żeby sobie podbić tą klarowność okay. umysłu. Okej. Okay. Dobra, no to nie mogę już o to nie pytać dłużej i tu już nie będę robił uniku na inny temat, czy jeszcze kilka ich będzie. O co chodzi z tymi mitami? czy one są czymś jak w City of Mist jakimiś żyjącymi historiami czy one są scenariuszami, które mają jakiś przebieg czy one są zbiorem tylko jak tabela luźnych pomysłów które Mistrz Gry musi sobie poukładać bo ciężko mi przez jak, jak ogólnie lubię styl McDowella hmm. i tą jego lekoniczność i ten sposób podawania informacji to miałem poczucie, że że, że mi nie umie tych mitów wytłumaczyć w podręczniku. Ja też nie czytałem jeszcze bardzo dużo, nie wczytywałem się bardzo głęboko, ale trudno mi jest chwycić, co to do końca ma być i tak, jak tym grać, więc jestem tak, super tak, ciekawy. Tak, tak. No, wytłumaczmy sobie jeszcze, jak, jak w ogóle się gracze napotykają na te omeny. Może inaczej. Mit w podręczniku, których też jest tych mitów 72, składa się z sześciu omenów. A omeny to są w zasadzie zdarzenia losowe, które tematycznie są powiązane z danym mitem, z tematyką danego mitu i najczęściej mają charakter eskalujący, jakby eskalują wpływ danego mitu na krainę. Więc jak mamy mit o nieumarłych, to w pierwszym momencie widzimy pobojowisko, gdzie jakiś jeden nieumarły łazi po ziemi. Okej, okay, to czaj. To zrobiło. Bo, no, bo to zresztą strasznie chcę, chcę zrozumieć, więc będę, mm. będę Ci czasem zadawał pytanie pomoc, żeby to sobie ułożyć w głowie. Czyli rozumiem, że jest to rodzaj tabeli, ale jednak wydarzenia muszą się dziać po kolei. Tak. Że nie, ma, nie możemy wylosować wyższego omenu najpierw. Tylko jak się pojawia, to jest tak. zawsze na początku ten najniższy. Okej, okay, dobra, dobra. Tak, 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 tak. Czyli nawet nawet nie tabela. E, tak naprawdę nie wiem, czy lepszym, e, lepszą analogią nie byłyby. Na przykład, stojąc sobie, przeglądałem tajemnice pętli, i tajemnice pętli w tych swoich scenariuszach cztery pory roku mają takie zegary zagrożenia. Pamiętam, to był scenariusz dotyczący dinozaurów i tam zegar zagrożenia też chyba był sześć, sześć miał punktów i to jest takie, co się będzie działo, jeżeli gracze nic nie będą robić, I tam pierwszy, pierwszy segment to było tam ślady czegoś wielkiego drugi segment martwy triceratops a w szóstym segmencie przychodzi tyranozaur i nie wiem czy to nie jest lepsza, lepsza analogia, czy to nie są dosłownie jakieś zegary czyż paski postępu danego mitu i o tym jeszcze, do tego jeszcze za moment wrócę, ale kiedy mistrz gry tworzy krainę, o której będą przemieszczać się po heksach, będą przemieszczać się postaci graczy, za każdym razem, kiedy rycerze kończą jedną z trzech faz dnia na heksie w dziczy, no to MG wykonuje tak zwany wilderness roll i każdy heks, każdy mit ma swój heks, każdy mit jest umieszczony na danym heksie. To też nie jest oczywiste, to nie jest wcale tak, że jak masz mit Przepowiedzianego cudownego dziecka, bo jest taki, to jeżeli to jest jego heks, to nie znaczy, że konkretnie dziecko tam jest, ale tam jest jakieś metafizyczne epicentrum tego mitu, i z niego ten wpływ się rozlewa. Ja mówię, że te mity promieniują. Czyli, jeżeli wykonujemy ten rzut wilderness roll, na dwójce i trójce napotykamy kolejny omen z mitu, który znajduje się najbliżej od nas, jeśli chodzi o odległość heksów od miejsca, gdzie nasi rycerze są. Na jedynce, na jedynce mm, spotykamy losowy omen z jakiegoś niepowiązanego mitu, który może być na drugim końcu krainy. Na 4, 6 tam nic się nie dzieje. Więc im dłużej jesteśmy w okolicy, gdzie promienieje dany mit, tym większa szansa, że kaskadowo będziemy napotykać kolejne, kolejne omeny. I tak. One. Ja no, zacząłem o nich też myśleć jako o zdarzeniach, nawet nie zdarzeniach losowych, tylko o, o postępującym zegarze danego mitu, który oczywiście zostanie najczęściej rozpieprzony w trakcie, bo jeżeli gracze napotkają trzy omeny, nie wiem, jest taki śmieszny jest taki śmieszny mit, na przykład yy, yy, tego, charioter, czyli yy, nie wiem, rydwanu, gdzie dosłownie z gwiazd przylatuje Rydwan ciągnięty przez dwa gigantyczne tygrysy, który zaczyna robić dziwne rzeczy w krainie. No to jeżeli gracze zobaczą, gdzie to, gdzie to idzie, gdzie to podąża, to pewnie za tym podążą. I te omeny posypią się bardzo szybko. I miałem takie sesje, że jeden mit rozwiązaliśmy w trakcie jednego spotkania, tylko dlatego, że gracze bezpośrednio za nim poszli. Ale. Wydaje mi się, jak to czytam, że Chrisowi McDowellowi chodziło chyba o to, że jak gracze będą sobie swobodnie przemieszczać się po y, krainie, to będą napotykać różne omeny z różnych mitów i to będą te takie kolorowane, jako kolor zahaczki, że dużo rzeczy się w krainie naraz dzieje i gracze wybiorą sobie któryś z nich. No? Jasne, jasne. Ale to teraz zadam następne pytanie. Czy te mity są czymś, co rycerz powinien wypełnić, czy coś, co powinien pokonać, czy może to wybrać, czy jest jakiś rodzaj interakcji z mitem, który jest pożądany z perspektywy logiki gry i oczekiwań względem rycerzy, bo że gracze mogą zrobić, co chcą. To zakładam grze za Magdał, że zawsze mogą. Teraz bardziej mi chodzi o to, czy jest jakieś oczekiwanie, na przykład nie wiem, jeżeli mamy mit powodzi, czy gracze mają jakieś oczekiwanie, że go zatrzymają, czy że właśnie pozwolą tej powodzi być wielką powodzią, bo o to chodzi, w sensie czy, czy po prostu czy sama interakcja z mitem i obecność w nim jest tym o co chodzi i to wystarcza, żeby zdobyć chwałę jak, 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 o co chodzi nie? <laughs> aha, aha. Um. Więc założenie jest takie, że rycerze mają chronić krainę, mierzyć się z mitami, czcić widzących. Bardzo często zresztą czcić wiedzących i chronić krainę stoi w sobie w sprzeczności. Nie, nie ma założenia, w jaki sposób gracze mają mit pokonać, ani w jaki sposób mają wejść z nim w interakcję. Mit musi się ziścić. Tak to jest napisane. A kraina zawsze nagnie się do mitu. To jest w ogóle ciekawe i doprawia bardzo mocno tą grę tym onirycznym, dreamy like klimatem. Ja o tym myślę i chyba McDowell też, myśląc właśnie o tych legendach arturiańskich i o baśniach, że rycerze muszą się zaangażować w dany mit, ale jak on się skończy trochę nie wiadomo. I na koniec będzie, będzie ry, 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 kompania rycerzy i nie wiem, karzeł. Jest mit o karle. Bardzo fajne zresztą, gdzie potem taki karzeł w tej takiej wizji, zdaje mi się, czesnochrześcijańskiej, siedzi i debatuje z pięcioma lisami w jakimś takim dziwnym świecie. E... I gra tylko mówi, że kiedy gracze IMG będą czuli, że dotarli do jakiegoś sensownego finału danego mitu. Nie wiem, dotarli do ostatniego omenu, który się ziścił, i nie wiem ten czarny rycerz wziął ten topór i dosłownie rozpęknął krainę na pół, bo takie często są konsekwencje tych mitów, że one mocno wpływają, mocno zmieniają krainę, taką jak uznamy. Eee, dosłownie możesz mieć, wiesz, wąwóz przez całą krainę ci niszczy hmm. wszystko, albo morze, które zabiera wszystko. i Ktoś napisał na Discordzie, ale moi gracze są już blisko tego ostatniego omenu z morzem. E, i, I co ja mam robić, jak mi zaleje krainy? A McDowell powiedział: Słuchaj, no nie wiem, no może druga kraina. A ktoś tam chciał być mój i powiedział: Słuchaj, to weź, że niektóre miejsca wyszły wyżej, będziesz miał teraz wyspy. Ee, więc, więc to jest wydaje mi się, że odpowiedź jest taka: gracz ma się zaangażować i jakoś wejść w interakcję z tym mitem. I kiedy wszyscy poczują, że go rozwiązali jakoś on się rozwiązał, zakończył. To to jest to miejsce, w którym, w którym historia się kończy. Trochę tak jak Mit, który musi mieć jakieś rozwinięcie, akcję pośrodku, i koniec. Dlatego też te omeny są budowane skalująco, one przypominają bardziej te arki narracyjne, miniarki Ja myślę, że. No właśnie myślę, myśli, że... ja też mam takie wrażenie, czytając te środki, czy one muszą zostać wypełnione, czy właśnie przełamane, czy co. A ja teraz widzę, że trochę. To jest z... cokolwiek. I to jest trochę problem, bo niektóre z tych omenów są bardzo ciekawe, w tym sensie, że są interaktywne. Ostatnio czytałem, to się nazywa stickiness, sticky encounters na jakimś blogu OSR-owym jak robić interaktywne, ciekawe inkantery, z którymi gracze mogą wchodzić w interakcję i niektóre z tych omenów są takie bardzo zajmujące, a inne są kolorem, są tymi przysłowiowymi kupcami w lesie, których można minąć i nigdy więcej o nich nie pomyśleć. Są omeny typu gwiazdy, układają się w dziwne struktury, Ptaki zaczynają latać w symetrycznych kluczach, a robaki chodzić w rzędach, bo gdzieś tam jest jakieś dziwne urządzenie. I co? Jakby, co? jakby nic z tego nie wynika, nie wiadomo, co z tym zrobić. Okej, okay, jedziemy dalej. Nie? Więc mhm. ja na przykład czasem to jest na wyczucie, czasem pozwalam tym omenom być tylko tym kolorem. Ej, patrzcie, coś dziwnego się dzieje, może pokręcić się w tej okolicy, pewnie dowiedzieć się czegoś więcej, a czasem sobie stosuję dodatkowo tabelę kontekstów. Ja wiem, omen dziecka, które przybywa do krainy, tego nienarodzonego, jeszcze cudownego dziecka. Taki miks, nie wiem, historii Jezusa z czymś jeszcze, bardzo dziwny mit, um, gdzie tam gracze szukają cudownego dziecka i walczą z jego płonącą matką. Um, pierwszy omen to są pijacy, którzy mają wielkie ognisko, piją i mówią, że nadszedł pierwszy znak nadejścia dziecka i są nieufni w stosunku do ludzi, którzy się do nich nie przyłączą. No? Ale pomyślałem sobie, że fajnie byłoby, żeby tam się dało coś zrobić. Rzuciłem kilka razy na tabelę jakiegoś kontekstu zdarzeń losowych i wyszło mi, że dwóch z nich gdzieś poszło i zniknęło. I to zadziałało jako coś interesującego dla graczy, więc gracze w to poszli. E, to. No? Więc to też zależy mocno od tego, jaki, w jakim stylu chcesz to, chcesz to zagrać. Specyficznie. Okej, okay, okej, okay. dobra, dobra. Trochę mi się, się rozjaśniła, tam gdzie mi się nie rozjaśniło, to chyba po prostu to jest gra, w której gra ma to rozjaśnić i, i niekoniecznie może trzeba to chwycić. Może to na jeszcze, tym kolegą... Dodam jeszcze jedną rzecz. Nic to mit, nie? Dodam jeszcze jedną rzecz kiedyś pamiętam, była taka dyskusja, że wprowadzanie interesujące rzeczy Stable, to jest ten sam skill, który służy graczom ze szkoły gantletowej do wprowadzenia tych wskazówek. Uh -huh. Nie? Tak, gry ja tak wskazówkę. uważam. Ja który tak ma wskazówkę um, krwawe ślady i teraz weź to ciekawie zaprezentuj. I tutaj ten skill jakby jeszcze bardziej domaga się, aby MG go posiadał. Nie jest wcale proste wprowadzać te Jasne. rzeczy. No. Jasne, ale czuję, cz, cz, czuję to jakiś fajny vibe, czy jakieś fajne wyzwanie tego. Dobra, to jeszcze powolutku powolutku zmierzając gdzieś tam w stronę podsumowania, ale jeszcze nie. Jeszcze wróćmy z powrotem teraz do rzeczy trochę suchszych, ale fundamentalnych. No bo gra jest z hexkolem gra jest z hexkolem, więc oto mam dwa. Dwa pytania, dwa zagadnienia. Pierwsze jest takie: co sobie musi przygotować MG? W sensie, jak tu działa ten aspekt przygotowywania sobie? No bo właśnie, wiemy już, że są mity, wiemy, już, że są widzący, jak, czy gramów, jak to wszystko rozsiać, poustawiać, jak się do tego przygotować, żeby mieć tą przestrzeń. A druga rzecz, to to jak, ją, jak w praktyce ją eksplorujemy? Czy te zasady są fajne, czy są rozbudowane, czy są kręczowe, czy nie? Powiedz trochę o tych z tych dwóch perspektyw nazwijmy ją mistrzogrowej i graczowej. Hmm. <tuszy> Więc e, jeśli chodzi o prep, no to gra jest toolboxem, i najważniejszą rzeczą, którą się robi, to jest to, że MG generuje sam swoją krainę. I to brzmi scary, to brzmi jak co? Ja mam projektować swojego sandboxa, to nie mógł dorzucić jakiejś krainy na koniec podręcznika gotowej, tylko że to jest znowu podane w ten sposób Magdałelowy. Bardzo fajny moim zdaniem. Czyli on daje bardzo proste kroki, bardzo mechanistyczne kroki, jak wygenerować krainę. Zrób krainę 12 na 12 heksów, rzuć sobie na clusters of terrain, użyj moich tabel inspiracji, moich tabel pogody, moich tabel terenu, wszystko jest w podręczniku, tabel inspiracji i tabele losowe do generowania rzeczy. Umieść tam cztery twierdze gdzieś, umieść kilka mitów, w dalekich miejscach, umieść czterech widzących, umieść cztery tego, trzy tego, pięć tego. I potem daje taką prostą rzecz i dorzuć szczegóły, jeżeli chcesz. I nagle, i to jest to, że z tych mechanistycznych rzeczy, z bardzo, bardzo dobranych, poprawnie ewokatywnych słów, bo Magdałel potrafił miesiącami siedzieć i zastanawiać się, jakiego słowa tutaj użyć. Nie? <laughs> żeby było jak maksymalnie ewokatywne, maksymalnie konkretne. I nagle, nie wiem, wychodzi ci, że gdzieś wrzuciłeś widzącego, który jest dziwny i którego ciało cały czas mnisi pocierają magicznym miodem, a obok ci się wylosowała osada jakichś dziwnych zbieraczy, jakichś dziwnych pszczelarzy, a jeszcze w ogóle wylosowało ci się, że jest mit dziecka niedaleko. I z tych takich. Wielokątów, rzeczy, które mechanistycznie Magdały cię kazał umieścić i rzucać ci ze swoich tabel, tworzą ci się błyskawicznie przedziwne, fantastyczne połączenia. Bardzo fajna rzecz. Godzinę je macie zrobioną mapę, kilka godzin, jeżeli chcecie ją bardzo dobrze poznać jako MG i bardzo mocno ukolorowić. Więc mamy tą heksową mapę. To teraz to jest cały prep Mistrzegry. To jest cały prep Mistrzegry wie jakie ma mity, mity ma napisane w podręczniku wie jakie są twierdze, pozaznaczał sobie na heksach, zrobił wersję dla graczy, wersję zresztą pokażę pochwalę się moimi mapkami których używam w moich kampaniach dawaj, dawaj. to są księżycowe stepy, swoją drogą polecam apka się nazywa hexkit można ją kupić na itchu i druga mapa jest nowsza, więc oczywiście bardziej mi się podoba. Pogadamy no. za miesiąc, za dwa miesiące, nie wiem, która będzie mi się bardziej podobała. Ta mi się bardziej podoba, bo ma więcej wody. Jest taka w ogóle więcej brytyjska. Wszystko coś po środku, to mi się jakieś stare lasy, stare drzewostany, stare posiadłości, stare zamczyska, więc jest taka brytyjska, więcej wody, mocniejszy klimat. Tam ta druga jest taka trochę bardziej egzotyczna. I procedura podróży, no ja jestem ciekawy, co ty powiesz. Może zostanie nam jakieś 10-15 minut na jakieś dosłownie, jakieś takie starcie, bo y, nie starcie w sensie wymiany jakiejś opinii. Y, procedura jest prosta. Dzień dzielimy na trzy pory dnia. Od rana do południa, od południa do wieczora, od wieczora do rana. Nie chcemy podróżować w nocy, bo jest niebezpiecznie. Y, na y, mapie jest mnóstwo zagrożeń naturalnych, klątw na ziemi, Mity się cały czas gdzieś tam przecież dzieją, więc w nocy podróżować nie chcemy, ale możemy. Po prostu za to płacimy zasobami, płacimy za to współczynnikami. E, za każdym razem, kiedy ekipa, e, ekipa kończy e, podróż będąc w dziczy, rzuca ten Wilderness roll. Na jeden dostają losowy omen ze wszystkich mitów w krainie. Na 2-3 dostają omen z najbliższego mitu, tego promieniującego mitu, swoim wpływem, o którym mówiłem. Na 4-6 jest czysto, czyli nic się nie dzieje, e, chyba że e, jest jakiś landmark. Wtedy gracze napotykają się na landmark. A landmark to jest wszystko oprócz mitów: to są osady, sanktuaria widzących, niebezpieczeństwa, ruiny, monumenty i kilka tam jeszcze innych rzeczy, które McDowell w pewnych ilościach każe wrzucać na na stół, więc jest to bardzo minimalistyczne, bardzo szybkie prowadzi do dość dużego zoom outu, ale z drugiej strony w każdej porze dnia masz szansę na omen a mówię, jeżeli jesteś dobry w wprowadzaniu rzeczy z tabel losowych, łatwo ci przychodzi ta improwizacja to szybko się robi bardzo gęsto no, ok i okay. to wszystko Dobra, może faktycznie sobie w jakimś podsumowaniu jeszcze do tego przejść, chociaż dla mnie to brzmi bardzo spoko. Ja lubię, lubię tym dość, znaczy widać wyraźnie, że tutaj McDowell wyszedł z założenia, że to ma być hex scroll, ale nie potrzebuje dawać do centrum wszystkich tych rzeczy, które często są w scrollach, jak na przykład kwestie prowiantu, wyżywienia, nie, bo właśnie... uznał, że to nie jest tutaj, że nie tak. o to chodzi w tej grze, nie? I to tak. nie jest tutaj kluczowe. Tak, 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 tak. Przez to jak gęsto są mity porozrzucane, w zasadzie Twoim problemem nie będzie pożywienie. Możesz się wpieprzyć w jakąś złą pogodę albo w klątwę, ale właśnie dlatego ja się czasem zastanawiam, co to jest. No i jedyna jakaś taka nazwa to jest właśnie NSR albo coś, co wyrosło z NSR-u. Wydaje mi się, że to jest bardzo taka gra. Ona ma trochę tych elementów, y, które mogą do story game'owców jakoś mocno, moim zdaniem, przemówić, ze względu na przykład choćby na mocny i gęste, gęstą tematyczność. Nie? że tutaj nic nie jest, nic nie wydaje się waniliowe, nic nie jest generyczne wszystko służy, każdy element settingu, każdy element procedury służy ewokacji tego klimatu, który jest jednak jakoś tam bardzo konkretny, ale właśnie, bo to jeszcze jeszcze zanim przejdziemy do takiej krótkiej części o samym produkcie, w sensie książce, która jeszcze fizycznie ani ani ty nie mamy, ale takich rzeczach technicznych jak skład, wygląd i tak dalej, to jeszcze chciałem cię zadać ci dwa jedno pytanie, a jedno Jedno takie uściślenie. Pytanie brzmi: trzy wady Mythic Bastion Land. Trzy rzeczy, które byś powiedział, że są dziwne, słabe, albo do poprawy, albo nie kumasz ich, albo, albo, albo choćby obiektywnie nie chcesz ich oceniać negatywnie, ale subiektywnie, albo z perspektywy części graczy stwierdzasz, że mogą nie podejść, więc ogólnie jakieś trudności, kłopoty potencjalne, fakapy. Ja jednak ja nie lubię tego właśnie też stricte NSR-owego podejścia, że postacie mają się nie rozwijać, postacie mają rosnąć w siłę poprzez obcowanie ze światem, nie? poprzez kontakty, ekwipunek i tak dalej. No nie lubię tego. Zwłaszcza w grze, w której jesteście rycerzami. A gra jest tak napisana, że jeżeli przez to, że losuje współczynnik K12 i K6, to jest zupełnie inny rozpad prawdopodobieństwa. Skrajne wyniki są bardziej prawdopodobne. Jeżeli ci się wylosuje Vigor4... Tyle. Jedyny sposób, żeby zwiększyć sobie te, sobie te współczynniki na stałe, to jest ym, przechodzić w kolejną erę wieku, bo nie, nie mówiliśmy sobie o tym, ale gra dzieli również proceduralnie y, lata na porę roku, a lata dzieli, bierze te lata i robi z nich, że może być młodym rycerzem, dojrzałym rycerzem i podstarzałym rycerzem. I te staty mogą tutaj fluktuować, niekoniecznie wcale zawsze do góry, y, a garda Czyli te Twoje hapeki, Twoja zdolność do unikania obrażeń pojawia, wzrasta ci tylko wtedy, kiedy naprawdę oberwiesz Na skutek tej mechaniki blizn podjumanej od, od kerna. Więc mechanika awansu mi się nie podoba i już myślę, jak ją hakować. Plus. No, uważam, że jest. To jest duży, duży, moim zdaniem, problem w Mythic Bastionland bez zrozumienia bardzo wyraźnie filozofii NSR-owego otwartego grania można mieć wyrażenie mitów czekających na rycerzy. A tego przecież za cholerę nie chcemy, bo świat ma być wiarygodny w tym, jak sobie żyje obok postaci, nawet mimo tego, że jest mityczny. I ja sobie z tym poradziłem. Otóż omeny żyją. Pierwsze omeny, które są, one żyją i one trwają w krainie. Jeżeli pierwszy omen Mitu dziecka jest, że pijani, e, pijani czciciele mówią, że pojawił się pierwszy znak, to znaczy, że to się dzieje na terenie całej krainy. I gracze mogą się na to natknąć nie tylko obok mitu, ale widzą też nastroje wśród mieszkańców krainy, że dużo z nich mówi o nadciągającym dziecku, ale podręcznik nic o tym nie mówi. No, no i co? No i ten noszczędny język Mdawela. Czasem zauważasz rzeczy w tych mitach po piątym przeczytaniu i masz takie, aha, to o to chodzi. Nie? I... wszystko jest cnotą, dopóki nią nie jest, nie? Zwięzłość też, no to też można prze, prze, przesadzić. Tak, mam. i czasem sobie myślę, że to może tak ma być że Bagdałel nie chce ci podpowiadać rzeczy, że może to połączenie neuronalne, którego ja dostałem. A to o to mu chodzi. Kurde, czasem mi się wydaje, że może tak, ale zazwyczaj że nie, że to po prostu jest za bardzo ściśnięte po prostu. On, on może być trochę niewolnikiem swojego lekkiego OCD w kwestii komunikowania się w ten sposób, nie? Trudno mi to jest wykluczyć. Tak. E, natomiast tak, też tak czasem mam, że z jednej strony to bardzo bardzo lubię i ogólnie mi imponuje ten sposób komunikacji, jaki on tam przyjął, ale z drugiej strony, no jest bardzo lakoniczny. My w epopei na przykład wybraliśmy trochę inny sposób komunikowania się, no często nam wyszła gruba książka, ale chociaż z drugiej strony, to no też ta zwięzłość, ona jest fajnym, jakimś tak że człowiek chciałby do tego trochę aspirować, ale no gdzieś jest, pojawiają się czasem pytania. Czy na pewno tutaj chce, czy chciałby być bardziej precyzyjny? Ma wrażenie, że McDowell zawsze wybierze. Tak długo będzie szukał jednego słowa, aż uzna, że mu się uda, ale nigdy nie złamie zasady. Co jest jakoś tam imponujące, ale też Aha. zgadzam się, że pewne rzeczy, przez co są czasem, e, wymagają dobrego dnia, żeby skumać, e, o co mu chodziło. E, dobra, to słuchaj, e, powiedz mi jeszcze w takim razie, bo w sumie nie powiedzieliśmy o tym na początku, a to może być dla części osób ciekawa informacja. E, jak byś, e, jakie byś dał, Komuś, kto chciałby poczuć ten klimat jeszcze przed grą, albo sprawdzić, co to jest za klimat, jakie byś dał jakieś odnośniki kulturowe, co sobie obejrzeć, czego sobie posłuchać, co przeczytać. Jeżeli ktoś chciałby wejść w ten A, klimat, tak. to, 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 to jak ci się wydaje. Pewnie MacDowell jakieś tam podaje, ale może też masz jakieś swoje rozminy. Nie, ten no temat. coś tam podaje, ale spójrzmy, prawdziwie w oczy: The Green Knight, mhm. Film sprzed kilku lat. Nie szczególnie jakiś super jest ten film moim zdaniem. Moim zdaniem on strasznie spowalnia gdzieś tam w drugim, trzecim akcie, ale akt otwierający jest fenomenalny. Też jest takim bardzo dziwnym, bardzo onirycznym bardzo, take'em na filmem. Tak. Jest bardzo dziwnym, onirycznym take'em na y, legendy arturiańskie i ten Green Knight się wylewa z Magdawela wszędzie. Y, to, to jest dobry moment, żeby jeszcze wspomnieć o czymś innym i to trzeba lubić, bo kilka osób już się od Nothing bastion Landu odbiło. Z jednej strony przez to, jak lakoniczny jest, jak trudnie jest napisane momentami, ale też przez, te, przez pewne zamiłowanie do pewnej spójności i wiarygodności świata przedstawionego. Bo jest nie bez przyczyny napisane, że kraina zawsze nagina się do mitów. Wprost jest tak napisane jest absolutnie możliwym sytuacja, w której gracze podróżują sobie przez środek pustyni, a mistrzowi gry wylosował się omen morza, bo na drugim końcu krainy ma morze i se umieścił tam mit morza, bo myślą, że będzie fajnie, ale mu się wylosowało na drugim końcu na pustyni. I nagle rycerze po całonocnej wędrówce budzą się szumem fal i nagle na pustyni znikąd jest gigantyczne zamglone morze. Albo płyną na łódce i nagle znikąd pojawia się góra, gigantyczna góra, bo, bo wrzucił sobie miejsce gry mi to o górze. To konfunduje ludzi nieprawdopodobnie. Nie, nie, nie dość, Jasne. że tego nie rozumiem, to jeszcze co ja mam zrobić, jakby jest mit rzeki, gdzie płynie rzeka, ale ja narysowałem sobie jedną rzekę na mapie i ja wiem, że tu nie ma rzeki, a według mi tu, tu jest rzeka. To na tu tak. jest zawsze? Czy ona się pojawia i znika? Czasem miga, tak jak nie wiem, w mechanice kwantowej. Co a mam robić? Bardziej, a tym bardziej, że mówimy o grze opierającej się jednak na eksploracji i na pewnej stabilności terenu, nie? że, a, story, że można było machnąć na to ręką, ale w tak. takich rzekach, w tych Bastionland, ciężko machnąć na to ręką. Nie? Tak. I skoro tu jest rzeka, bo wyszło z omenu, to dlaczego tutaj ludzie nie płyną tą rzeką, nie wożą towarów z tej twierdzy do tej twierdzy, nie? A McDowell mówi: Słuchaj, no, mity, oni mity, spanie, śnienie. Tłumacz sobie to, jak chcesz, albo dobierz sobie mity, tak, żeby, żeby zminimalizować no szansę na taki fuck-up. A dla mnie, to jest, dla mnie to jest plus, właśnie przez uwagi na skojarzenia z dziełami takimi jak The Green Knight. Okej, okej. No, okay. Okay. no te, ja też tu czuję pewną korespondencję duchową z, z Dolmen Woodem który się do po, podobnych klimatów odwołuje e, i, i, i mam wrażenie, że ma podobną bazę, bazę skojarzeń, no, trochę idą w inne strony, e, ale, ale na pewno jeżeli ktoś lubi jedno, to jest duża szansa pod względem flavoru, że będzie lubił drugie, że te rzeczy leżą relatywnie blisko siebie. No dobra, e, słuchaj, to powiedz o samym podręczniku trochę. E, obydwaj go znamy w wersji PDF-owej, ja chyba jeszcze tej najnowszej nie widziałem, bo mam Dużą listę rzeczy do przeczytania. Trochę ja chyba trochę podświadomię, czekam na fizyczny, bo i tak mam w co grać do tego czasu. I sobie myślę, jak przyjdzie fizyczny, to pewnie zaraz będę chciał w to zagrać. To jeszcze się wstrzymam i nie będę tego PDF-a czytał. Ale opowiedz, jak, jak, jak to wygląda. Czy ładne, czy nieładne, czy użyteczne, czy nieużyteczne. Powiedz kilka słów. Myślę, że jest bardzo użyteczne. Jest fajnie ustrukturyzowane, że mamy te najpierw te rzeczy ogólne, potem mechanikę, procedury, tabele losowe, mity, omeny. I fajną ma sekcję na końcu. W sumie to nie wiem, czy ona jest super popularna w podręcznikach. Generalnie dużo stron na końcu to są różne sytuacje opisane w formie tych takich śmiesznych dialogów, scen sesji, które znamy wszyscy zazwyczaj z początków podręczników. I w tych sytuacjach opisane są rulingi i zachowania mistrza gry reagującego na to, co zrobili gracze, i komentarz autora. I tam się w dużej mierze nauczyłem, jak w to grać. Bo faktycznie dużo jest tam odpowiedzi. Na przykład jest, jest wprost napisane, co zrobić, kiedy wylosował ci się Omen Morza, kiedy jesteś na pustyni. Dosłownie jest to tam zaadresowane, tylko na innym przykładzie. Więc tak, graficznie jest bardzo spójny, bo jeden artysta to pisze, ale ilustruje Alek Sorensen, ten sam co od elektrycznego Bastion Landu. Grafiki są mocno w klimacie spójne, bardzo komunikatywne. Nie? To, co lubimy w tych, tych konkretnych, nowoczesnych designach, że one komunikują przestrzeń, komunikują klimat, komunikują konkretne archetypy rycerzy, mity. Każdy mit ma swoją grafikę, która pokazuje wszystkie omeny w formie takiego arrasu. I oh, marzy Super. Dar, nie? super. E, jedyne, co mi się nie podoba w nich, to Trochę nie rozumiem, czemu poszedł aż tak bardzo wstonowane kolory. Wszystko jest takie szaro, zielono, emeraldowo-brązowe, czasem to jest przebijane jakoś czerwienią czy żółcią, ale jest mocno, powiedziałbym, cały podręcznik jest mocno wygaszony kolorystycznie ale mamy na okładce i dlatego na przykład kiedy patrzysz na okładkę ja do niedawna sobie nie zdawałem sprawy że na okładce są dwa ludzkie płuca widzącego który w jednej ręce trzyma ludzkie ucho w drugiej gałkę oczną i z tych płuc wychodzi promień światła który oświetla walczących rycerzy ale nie widzisz na bieżąco muszę to raz zobaczyć raz. jeszcze raz bo nie widzisz od razu, bo musisz to wziąć, o, tu jest kształt i to jest właśnie, może to jest dobra metafora tego podręcznika, jeśli chodzi o jego słabsze strony, że też musisz, że bierzesz podręcznik z tak dziwaczną okładką i nie widzisz, że to jest dziwaczna okładka, dopóki nie weźmiesz i przez pięć minut nie przestudiujesz, co na niej jest. Tak, że musisz, musisz pewien specyficzny rodzaj uważności wtłoczyć, zanim dostaniesz efekt. No bo ktoś może powiedzieć, że to wada, ktoś może powiedzieć że to właśnie. zaleta. Nie przesądzam, nie przesądzam. Właśnie, właśnie czasem wydaje mi się, że to może być zaleta, czasem wada. Na sekundę, trzy sekundy wrócę do tego motywu z tą, tą, tym bardzo oszczędnym językiem. On się super sprawdza, jak na przykład McDowell opisuje pomieszczenia w lochu. Przymiotnik do ścian, co jest tak. tam, odrobina flavoru. I jedziesz. I to są bardzo dobrze dobrane, mocne, ewokatywne słowa, które robią robotę. I naprawdę nie potrzebujesz tego pół akapitu na opis konkretnego pomieszczenia w Lochu, zwłaszcza jeżeli tam za dużo nie ma. Fantastyczna rzecz. Jeszcze takie strzałki, on robił te strzałki, że drzwi w lewo to robił strzałkę na, 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 tym, na, na mapce. E, tak, tak, tak. A może ten styl troszeczkę się gryzie, kiedy musisz opowiedzieć jakąś jednak, mimo wszystko, narrację, nie? i chcesz być dobrze zrozumianym. Więc może to jest Jasne. trochę tak. nie to narzędzie. Tak, kumam mam napięcie, jakie, jakie tutaj jest. No dobra, słuchaj. Zakładam, że, że za wiele jeszcze dodatkowych rzeczy do gry nie ma, w takim sensie, że community jeszcze czeka bardziej na wersję niż, niż tworzy własne rzeczy. To jest normalne w przypadku gry nowej, świeżej. No i co, ja tutaj jest jakiś taki fragment, mamy w tym naszym nowym formacie na wyrażenia tego, kto przepytywał. Ja też nie będę ściemiał, a tą grą już byłem wcześniej zainteresowany, jest ona na mojej e, ani short, ani long liście, takiej medium liście, ale byłaby dużo wyżej, gdyby nie to, że, e, że Dolmeno wylaz na tyle mnie mocno długo zajmował, że trochę te klimaty mam gdzieś. E, ja nigdy nie miałem przesytu, to jest jeden z moich ulubionych typów klimatów. W ogóle taki trochę faryczny, weird, horror, północny, omszałek, łazy, lasy itd. Mm -hmm. tak to jest bardzo bliskie mojemu sercu, więc ja zawsze do tego typu gier będę pewnie, będzie mnie ciągnęło. I co, sporo mi wyjaśniłeś takich rzeczy, co do których nie byłem. Pewny albo miałem różne wątpliwości, więc ja powiem tak, nie, mnie tych bastionant interesuje na wielu, wielu płaszczyznach i lubię twórcę i lubię tą mechanikę i podoba mi się ten klimat i konkretne pomysły też mnie, mnie intrygują, e, także, także słuchaj, e, zróbmy tak, jeżeli jest coś jeszcze, czego nie powiedziałeś, a chciałbyś powiedzieć, co uważasz za ważne, cenne, istotne, fascynujące, to dawaj, jeszcze te, były trzy wady, daj na koniec e, trzy Rzeczy z dowolnej kategorii omytych Bastion Land, których nie powiedziałeś. A no tak naprawdę, czujesz, że chciałbyś. Nie powiedzieliśmy, jak wygląda podstawowy rzut. Powiedzieliśmy dużo o walcach, nie powiedzieliśmy, jak wygląda podstawowy rzut. Więc też jest dziwny, chociaż chyba nie aż tak dziwny jak cała reszta, No bo jest klasycznym roll under, nie? te trzy cnoty. Tylko chodzi o to, że. McDowell zrobił taką mini procedurkę przed rzutem, która trochę przypomina pozycjonowanie Bladesowe, a trochę to, co widziałem ostatnio. Omawialiście jakiś taki duży OSR, który był jedną wielką, jednym wielkim toolboxem i tam też było jakieś założenie. Chyba tak, coś, coś w tym stylu. McDowell mówi: Intencja gracza, najpierw się zapytaj, mistrz gry, potem leverage, czyli co umożliwia zrobienie tego czegoś graczowi, czy jest jakiś koszt. Jeżeli jest koszt, to zastanów się, czy chcesz robić rzut, bo możesz powiedzieć: Dobra, możesz przedrzeć się przez te krzaki i znaleźć ścieżkę, ale to cię będzie kosztowało D6 yy, wigoru, bo się poszarpiesz w tych. W tych, w tych, I wtedy w zasadzie ten rzutka 6 jest. To jest to samo, co przy rzutach w że ich nie potrzeba, tak. bo jeżeli tak. gracz rzuci 1, to, to się zarysował tym krzakiem, a jeżeli rzuci 6, to go to prawie, prawie pośle tak. na ziemię bo tak się tam to wkręcił w te, te wszystkie haszcze, chociaż nie można zginąć w ten sposób. Tylko w walce spadek współczynnika do zera powoduje śmierć, w innych kontekstach jakieś tam wyczerpanie, coś takiego. Więc koszt, jeżeli jest koszt, to zastanów się, czy chcesz rzut, potem potencjalne ryzyko, ustalenie stawek, rzut i uszanowanie konsekwencji. W skrócie to wchodzi bardzo mocno, to robi, idzie tu dobrą drogą, mniej Mniejszego ustrukturyzowania niż Bladecy, przez co rzuty nie zajmują 6 godzin, ale prowadzi do tego, że rzuty są rzadsze i więcej jest na stole. I wchodzi to cudowne, klasyczne dla McDowell'a pozycjonowanie i kombinowanie, które daje, robi dużo, dużą rzecz gameplayu. Myślę, że to wszystko. Ja bym dodał tylko, powiedziałbym już tak podsumowując, ostatecznie, że to jest bardzo fajna gra o otwartym designie, ale o bardzo konkretnym lupie gameplayowym, zapożyczając termin z gier wideo, rycerze będą podróżować po heksowych mapach, natykać na różne istoty, na różnych mieszkańców, chodzić z nimi interakcji interakcje i rozwiązywać, przemierzać te mity, które będą eskalować i będą się robiły mini historic arc w tym, w tej waszej historii, rycerze będą wam prawdopodobnie ginąć, ale też rosnąć w potęgę, będą dowodzić armiami i zamkami, bo Mietek nam to udostępnił, jakby umożliwia to tak. Nie mówi jak Pendragon, zagrajcie 100 lat kampanii w 800 tysięcy sesji, żeby gracz dorobił się zamku, tylko po prostu możesz sobie wziąć zamek, jeżeli będziesz godny, albo jeżeli fikcja na to pozwoli. I, i jest w tym takim dziwnym miejscu tego, że jest oparte fajnym miejscu, że jest oparty na prawidłach osr mocno. Struktura eksploracji, MG to sędzia, swoboda, ale też ma dużo tych rzeczy, te, te zegary, tych mitów, które działa jak mini arki narracyjne. Te archetypy, te, 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 te procedury i te cele tych rycerzy robią z tego taki bardzo ciekawy mariaż. W zasadzie nie wiem czego. Cały podcast można by zrobić o tym, co to jest. Czy to jest bardziej NSR, czy to jest bardziej jakaś, jakaś sklejka NSR ze Story Grow bardzo ciężko mi powiedzieć. No i do tego mamy to polane tym wszystkim, całym sosem, przez co i ty się, i ja się tym interesuje, czyli ten mityczny, udziwniony folklor brytyjski, legendy arturiańskie dodatkowe, jako wisienka na torcie i ten weird, creepy y, horror i retrofantazy, które McDowell tak lubi i które uskuteczniał w y, Intudiot i elektrycznym Landzie. No to co, słuchajcie, jak czekacie na Pendragon'a, no, ale potem zagrać i uznacie, że jednak nie macie siły, to weźcie Mythic Bastion Land. Ja bardzo ci dziękuję za, za ten materiał. Jeszcze raz dla tych, którzy potrzebują przypomnienia. Dzisiaj gościliśmy Bogu Miła z niesamowitych narracji. Na ten, ten kanał się. zapraszamy, podlinkujemy go też w opisie, żebyście mogli sobie również tam zajrzeć. No a co? W imieniu ekipy, dzięki Wam, jak zwykle, za obecność. Dziękujemy naszym patronom, w szczególności dzisiaj, dziękujemy Karolowi Szymańskiemu, dzięki, że pomagasz nam robić to, co robimy tradycyjnie. Jak Wam się podobało, to zasubskrybujcie, dajcie lajka, like, skomentujcie, się algorytm, wpadajcie do nas na Discorda, sobie podyskutować o wszystkim niekoniecznie RPEGA. To nas ten Discord się już zrobił bardzo rozdyskutowany na wszystkie możliwe tematy. No i co? Rycerze ruszajcie na szlak w poszukiwanie mitów. Jeszcze raz dzięki wielkie Bogumił. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Cześć.